co chodzi w tym kraju chrześcijańskim, który się nazywa Polska. Wiecie, ja się tak zastanawiam, o co tutaj chodzi. Głosimy Chrystusa żywego, głosimy Ewangelię, która jest mocą Bożą. Głosimy potężnego Boga, którego wy również ponoć wyznajecie. Ale wiecie, co mnie dziwi? Wasza reakcja. Dziwi mnie wasza reakcja. W ogóle mnie to zastanawia, dlaczego niektórzy ludzie idą i zatykają uszy. Ja się zastanawiam, dlaczego. Ale ja to pytanie zadałem Bogu i On mi odpowiedział, dlaczego. Ponieważ oni się wychowali w religii i to im pasuje. Ponieważ religia ich popsuła, ale im ten system pasuje. Ja się zastanawiałem nad tym, dlaczego, kiedy wracałem półtorej tygodnia temu z pracy, nie mogłem tędy przejechać. Były jakieś obchody, była jakaś rocznica, upamiętnienie jakichś żołnierzy. Tak było tutaj ciasno, że nie dało się tędy przejechać. Nie dało się przejść, krzyczeli ludzie, głosili o jakimś... Głosili, krzyczeli odnośnie jakiegoś żołnierza, odnośnie upamiętnienia jakichś ludzi. Nie wiem, nie znam tych ludzi, nie mam nic przeciwko temu. Właściwie to mam na to wywalone, co się działo. Ale tak się zastanawiam, o co tutaj chodzi? Każdy krzyczał, każdy po coś przyszedł, każdy jako patriota krzyczał. Jesteśmy patriotami tutaj. Ludzie mieli jakieś pretensje do prezydenta, że nie pozwalają im obchodzić. Ale ja się pytam, o co tutaj chodzi, kiedy my głosimy o Jezusie, a nie ma nikogo? Dlaczego tak jest? Dlaczego jest tak w tym chrześcijańskim kraju? Kiedy mówi się o Chrystusie, to nie ma nikogo. Ani jedno ucho nie jest nadstawione. Za to, kiedy jest pamiątka i Wielkanoc, to każdy siedzi w domu i nikt się nie zastanawia nad tym, co się wydarzyło. Nikt tego nie upamiętnia. Nikogo nie obchodzi to, że Chrystus umarł za wasze grzechy. Nikogo to nie obchodzi. Za to się właśnie idzie do piekła. Za to, że się jest w martwej religii. Za to, że kiedy przychodzi pamiątka, jest Wielkanoc, nikogo to nie obchodzi. Obchodzi ludzi tylko to, że jest przerwa i leżą sobie, siedzą przed meczem i piją browara. To ich obchodzi. To jest dzisiaj Wielkanoc. To jest dzisiaj upamiętnienie śmierci Jezusa. To jest chrześcijaństwo w Polsce. Jeśli cię to dotyka, to ja ci powiem, że jest dla ciebie dobra nowina. Możesz to w jednej sekundzie zmienić i pojednać się z Jezusem. W jednej sekundzie możesz powiedzieć: Panie, tak, ja w tym jestem. Ja jestem w tej chorej religii, ale ja chcę ciebie poznać. Jeśli nie poznasz Jezusa jako swoje i nie uznasz Go jako Zbawiciela, pójdziesz do piekła i koniec. Religia to jest takie coś, w czym się urodziłeś od małego, w tym jesteś. I nigdy się nie zastanawiałeś być może, co to jest. To ja ci teraz powiem tak. Jeśli się nad tym nie zastanawiałeś nigdy i pasuje ci to, to ja ci powiem, że jeśli byś się urodził w krajach, które wyznają Allaha, to tam też byś się nie zastanawiał. Tylko byś łaził w tych łachmanach i byś wyznawał jakiegoś Allaha. I tak by było. Jeśli dzisiaj nie przeszkadza ci religia, to znaczy, że jesteś dzieckiem diabła i ciebie to nie interesuje. A jeśli ci przeszkadza religia, przeszkadza ci to, że nie jesteś pojednany z Bogiem, czujesz gdzieś pustkę, to znaczy, że możesz poznać Jezusa. Jeśli tylko chcesz, to możesz Go poznać. On jest żywym Bogiem, który każdemu otwiera drzwi. Słowo Boże mówi, że jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa. Chodzi o to, że jeśli nie przyjmiecie Ewangelii Chrystusowej, jak małe dzieci, nie wejdziecie do królestwa. Jakie są małe dzieci? Ufne. Małe dzieci przychodzą na świat i one ufają swoim rodzicom. Wy macie też swojego Ojca, który jest w niebie. Macie swojego Mistrza Jezusa. Jeśli nie uwierzycie i macie również testament, który jest zapisany w Słowie Bożym. Jeśli nie zechcecie Go poznać, pójdziecie do piekła, ponieważ nie znacie Jezusa. Religia wyprawa ludziom mózgi. Religia to system władzy, który jest tylko po to, aby utrzymywać w ryzach ludzi, trzymać za gębę, po to, żeby przychodzili i pasli innych ludzi, którzy korzystają z tego, że parafianie są nieświadomi. Wiecie, co znaczy słowo parafianin? Ja to sprawdzałem w słowniku staropolskim. Słowo parafianin oznacza człowiek ciemny, niewykształcony. To oznacza słowo parafianin, kiedy słyszycie w kościele. Sprawdźcie w słownikach, jeśli nie wierzycie. Ja byłem w szoku. Sprawdźcie religię, bo to nie jest przekaz od Boga, to jest przekaz od diabła. Coś wam jeszcze powiem. Albo zarapuję właściwie.
całym świecie. Taki jej ma zwyczaj, każdy, który wie, gdzie idzie, zakon inny ma obyczaj. Ten świat, który ginie, jestem na tej wyspie, by przekazać wam te wieści. Po to byś uwierzył i nie zaznał śmierci, powołany, by zwyciężać w obliczu tej potęgi, którą tobą ci Jeszua, a my z jego ręki, a my jego dziećmi narodzeni z jego ducha, mający ten przywilej, że wiemy, komu ufać. I choć nigdy nie jest sługa, czy uczeń ponad mistrza, to uniżył się sam niż, by lud swój odzyskać, przyprowadzić jeszcze dziś tych, co całe życie błądzą, by każdy, kto wierzy w niego, w nim miał tą wolność. Przestań się chować, zacznij od nowa, zacznij budować na fundamencie Ojca, w jego ramionach pozostań, zaufaj potędze i wierności twego jedynego króla. Przestań się chować, zacznij od nowa, zacznij budować na fundamencie Ojca, w jego ramionach pozostań, zaufaj potędze i wierności twego jedynego króla. Człowiek upadł, władzę przejął szatan tylko po to, by zabijać, niszczyć, okradać, właśnie po to, byś oddalał się od majestatu króla, który z miłości do ciebie za twoje winy umarł. Przyszedł jako sługa, stał się wzorem posłuszeństwa, wyrzekł się samego siebie, opuścił bramy królestwa. Na tym to polega, że on was umiłował, byś i ty go pokochał i oddawał mu chwałę. On to dobry pasterz, Nazarejcze, grabi wziął na siebie skutki kary, która ciążyła na tak. Zrezygnował z boskiej chwały, by wypełnić wolę Ojca, umiłował nas do końca, także życie za nas oddał. Pokonał demoniczne władze zwierzchności, swymi ranami uleczył nasze choroby, słabości. Stał się dla ludzkości jedynym ocaleniem, to on jest ostatnim słowem Boga do ciebie. Przestań się chować, zacznij nowa, zacznij budować na fundamencie Ojca, w jego ramionach pozostań, zaufaj potędze i wierności twego jedynego króla. Przestań się chować, zacznij od nowa, zacznij budować na fundamencie Ojca, w jego ramionach pozostań, zaufaj potędze i wierności twego jedynego króla. Taka prawda, dzieciak, że twój czas kiedyś się skończy. Nie znasz dni, nie znasz godzin, kiedy śmierć cię zaskoczy, kiedy już nie będzie opcji zmiany swego położenia. Więc już dziś weź to rozwój, jak już miło będzie zbierał. Prosta to jest kwestia, wy są tylko opcje. Królestwie wiecznie z ojcem lub nieugaszone ogień, albo z Bogiem w jego fal, albo płacz i zgrzytanie. Takie moje zdanie, bo tak jest napisane. To żadne gdybanie, żaden bełkot religijny. Ja się o tym przekonam, kiedy nie miałem już sił, kiedy uznałem, że niczym jestem bez Jezusa, że to on za mnie umarł i nie można tego olać. Wielu lubi dyskutować i wielu w tym się gubi, bo zamiast słuchać Boga, słuchają nauk ludzkich. Nie tędy, bracie, droga, pora się oburzyć, czas decydować, jakie będą twoje ruchy. To, jakie będą twoje ruchy, zależy tylko od ciebie. Możesz wykonać prosty krok. Ewangelia to nie jest jakaś skomplikowana książka, którą trzeba pojąć i zrozumieć. Ja tak byłem uczony, zawsze mnie to wkurzało, że trzeba coś tam skumać, tam nie trzeba nic skumać. Słowo Boże mówi, że nawet głupi na tej drodze nie zbłądzi. Nawet głupi, bo Ewangelia jest prostą drogą. Prostą drogą do Boga. Natomiast religia to są wywiasy, zakrętasy, sakramenty, opłatki, sratki, to wszystko to jest kłamstwo religijne. Nie ma to nic wspólnego z Bogiem. Ale jeśli ty masz coś wspólnego z Bogiem, to przyjdziesz i będziesz pytał, będziesz szukał, będziesz się doszukiwał. Przyjdziesz do nas, bo będziesz nas rozpoznawał. Tutaj cała większość nas nie rozpoznaje, ale ty nas możesz rozpoznać, jeśli jesteś z Boga, bo my głosimy poselstwo Boże. Poselstwo Boże. My tutaj nie przyszliśmy sobie za pieniądze, nie przyszliśmy sobie, żeby sobie kariery nabić. Nas nie puszczają w telewizji. My przyszliśmy tutaj, ponieważ jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha. I nie jesteśmy tacy jak świat, bo świat jest taki, że świata nie interesuje to, co się z tobą stanie. A nas interesuje, bo jeśli należysz do Królestwa Bożego, to my chcemy, żebyś nas rozpoznał. Przyjdź do Jezusa. On jest cały czas, ma otwarte drzwi. Drzwi są cały czas otwarte. Póki jest jeszcze to, co się nazywa dzisiaj, rzuć ten talizman, oddaj się w ręce mistrza. Przestań rozmyślać. Przestań rozmyślać. Diabeł właśnie o to, jemu o to chodzi, żebyś ty rozmyślał. Zastanawiał się. Nie zastanawiaj się, bo jutro możesz nie dożyć jutrzejszego dnia. Jutro możesz już nie wstać do pracy. Możesz dzisiaj nie dojść do domu. I co wtedy? Jeśli cię to nie obchodzi, to idź.